Do sporej niespodzianki doszło na inaugurację rozgrywek wiosennych w grupie drugiej kaliskiej klasy A. Wicelider stawki Wiktoria Laski straciła punkty w pojedynku ze Sokołem Bralin. Młodzież trenera Michała Góreckiego już jesienią pokazała, że w piłkę grać potrafi. W Laskach trener drużyny z Bralina miał w kadrze aż 16 młodzieżowców, którzy solidnie pracują na treningach. W 33 minucie Daniel Grosek otworzył wynik tej konfrontacji. Przyjezdni mieli w drugiej połowie kilka okazji na podwyższenie rezultatu, ale to miejscowi wydarli im zwycięstwo. W 62 minucie w dużym zamieszaniu bramkowym któryś z zawodników Sokoła zagrał ręką, a Mateusz Płóciennik strzałem z rzutu karnego doprowadził do remisu. Wiktoria utrzymała drugą pozycję w tabeli, a Sokół plasuje się na 9.